Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w sali sesyjnej. Informacja burmistrza miasta, w tym prezentacja multimedialna. Bardzo proszę w imieniu pana burmistrza o przedstawienie prezentacji tematu głównego pana dyrektora OSIR-u, pana dyrektora Raka. Proszę bardzo. Wysoka Rado. Mam zaszczyt dzisiaj w imieniu pana burmistrza miasta, pana Piotra Łyżby, przedstawić prezentację z zakresu kultury fizycznej i turystyki w mieście Bylawa. Chciałbym podkreślić, że jest to prezentacja i zakres działalności nie tylko oczywiście miasta, ale także wielu stowarzyszeń, wielu podmiotów, jednostek, wielu osób fizycznych, którzy na co dzień angażują się właśnie w działania z tego zakresu. Proszę państwa, nie ma wątpliwości, że Bylawa jest bardzo pięknie położoną miejscowością. Nawet to zdjęcie, które państwu tutaj prezentuję, no, pokazuje największe walory tego miasta, czyli bliskość gór i zbiornik Sudety, który od tego roku, od poprzedniego roku należywa się do miasta. Inne największe walory turystyczne to również istniejąca infrastruktura w górach, Solnik w zakresie tras MTB, szlaki turystyczne, trasy narciarstwa biegowego, a także nasze lokalne góry, pagórki, czyli Góra Parkowa, Łysa Góra, jak również chociażby wieża widokowa na Grzbiecie. Funkcjonują ponadto takie miejsca jak Bielaska Placówka Muzealna, zabytki, kościoły, wieża widokowa właśnie w kościele w Dniu Młodzieńca Najświętszej Marii Panny, pomnik Sowy i inne zabytki mieszczące się właśnie na terenie naszego miasta. Na pewno dużym walorem turystycznym są również takie obiekty jak Szkoła Leśna, Park Miejski, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, basen Aquarius, który jest wielką atrakcją turystyczną i miejscem, z którym kojarzy się Bylawa od wielu lat, a także miejsca kultowe dla osób, które uprawiają różnego rodzaju dyscypliny sportu, może nie masowego, a przykładowo deskorolkarze, którzy korzystają ze skateparku. Proszę państwa, chciałbym podkreślić, że turystyka i kultura fizyczna ze sobą się wiążą. To nie jest tak, że moglibyśmy traktować te dwa obszary tak naprawdę oddzielnie. To są obszary, które się wzajemnie przenikają i tak naprawdę bardzo często jedno wynika z drugiego. Proszę państwa, w tej chwili miasto w dużym stopniu stawia na turystykę. Jest wiele podmiotów, jednostek, które zajmują się właśnie działaniami z zakresu promocji turystyki. Jest to przede wszystkim Urząd Miasta, w tym przede wszystkim Referat Promocji Miasta, który realizuje szereg działań z zakresu promocji turystyki, o których jeszcze będę mówił w dalszej części. Bielaska Agencja Rozwoju Lokalnego, w tym prowadzone przez nią Centrum Informacji Turystycznej mieszczące się w Bielawie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, jak również Stowarzyszenie Ponadgminne, w tym Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gursowik, które realizuje część zadań wspomagających działania turystyczne, chociażby utrzymuje trasy narciarstwa biegowego w okresie zimowym. Stowarzyszenie Strefa MTB, dzięki któremu mamy między innymi 500 km tras MTB w Górach Sowich. Są to najdłuższe trasy tego rodzaju w Polsce i na pewno coś, czym możemy się chwalić w tym momencie właśnie w całym kraju i coś, co może być magnesem przyciągającym turystów w nasze regiony. No plus Bielawska Placówka Muzealna prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Proszę państwa, no, trudno powiedzieć w tej chwili, ile turystów jest w Polsce, w Bielawie w ciągu roku. Według danych Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło go w zeszłym roku
2730 turystów, w tym 263 krajowców. Zdecydowanie największa liczba turystów pochodziła z Dolnego Śląska, około 1500 osób z tej całej grupy. No inną sprawą jest to, że najczęściej jest to turystyka jednodniowa, zazwyczaj bez noclegu, aczkolwiek jeśli chodzi o turystykę właśnie kilkudniową, turystykę również weekendową, jest ona w Bielanie coraz bardziej popularna i rozwija się w coraz mniejszym stopniu. Z tym, że występują pewne czynniki hamujące niestety rozwój w tym momencie takiej turystyki. Jeden z czynników to jest chociażby 260 miejsc noclegowych, które mieści się w Bielanie. Proszę Państwa, dla porównania w Walimiu czy w innych podobnych sąsiedzących z Bielanem miejscowościach, tych miejsc noclegowych jest około 2-3 tysięcy. Także to jest ta różnica w potencjale, że tak powiem, Bielawy i innych miejscowości, które, no, z którymi również Bielawa lokalnie konkuruje. W Bielawie jest około 10 barów i restauracji, no, w stosunku do naszych oczekiwań i jeśli chodzi o przygarnięcie i przyciągnięcie turystów właśnie z naszego miasta, jest to stosunkowo za mało miejsc. Po prostu turyści tak naprawdę nie mają w tym momencie możliwości, aby w odpowiednich warunkach nie mają to ostatecznie dużego wyboru, jeśli chodzi o różnego rodzaju kwestie kulinarne, kwestie noclegowe, aczkolwiek te miejsca, które są, funkcjonują dosyć dobrze i tutaj jest również potencjał w tym zakresie, aby również rozwijać taką działalność. Na pewno ważnym elementem infrastruktury turystycznej są trasy tego, o których wspominałem, trasy biegowe i szlaki turystyczne. Tak nawiązując jeszcze również do miejsc noclegowych, chciałem podkreślić, że za czasów niemieckich w Górach Sobich znajdowało się 48 schronisk, w tym momencie są takie schroniska 4 i to też również pokazuje potencjał rozwojowy, jeśli chodzi również o tą turystykę weekendową lub dłuższą, lub turystykę nastawioną również na nocleg. W Bielawie znajdują się również miejskie ścieżki rowerowe. One są cały czas rozbudowywane. Ta sieć nie jest jeszcze w tym momencie całkowicie spójna, ale miasto widzi potencjał w zakresie rozwoju właśnie tego rodzaju działalności. Chciałbym podkreślić, że również przez Bielawę przebiega trasa międzynarodowa łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, Eurogol 9. Także również jest to miejsce, które rowerzyści pokonują tą trasę, do którego docierają. Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, również zbiornik Sudety oczywiście jest ogromnym potencjałem i miejscem, gdzie ta działalność turystyczna będzie rozwijana i już jest rozwijana. Oczywiście przyjęcie zbiornika przez miasto spowodowało, że te możliwości są znacznie większe. Sudecka plaża, która już w tym momencie, w poprzednim sezonie, jak również w poprzednich latach, przyciągnęła rzeczy turystów i to nie tylko turystów bielawskich, turystów z Dzierżoniowa, ale również turystów z całego Dolnego Śląska. Park Linowy w Parku Miejskim, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem, również przystań kajakowa w tym miejscu, skorzystało z niej kilka tysięcy osób w sezonie wiosenno-jesiennym. Wieże widokowe w kościele Wielkiej Najświętszej Marii Panny, wieża widokowa na Kalenicy, najwyższym miejscu znajdującym się w granicach administracyjnych Bielawy, jak również góra, wieże widokowe na Górze Parkowej czy na Kocim Grzbiecie. Proszę Państwa, miasto widzi potencjał w rozwoju turystycznym Bielawy. W 2015 roku podjęto szereg działań w tym zakresie. No, najważniejszym elementem i najważniejszym działaniem z tego zakresu był oczywiście zakup zbiornika Sudety i uruchomienie sudeckiej plaży w poprzednim sezonie. Jak Państwo pamiętają, w ciągu tygodnia przyjęcia tej plaży, od przyjęcia zbiornika Sudety, sudecka plaża została uruchomiona. Ponadto burmistrz miasta powołał zespół do spraw opracowania koncepcji zagospodarowania zbiornika Sudety, aby określić długoterminowe cele, które właśnie z tym obszarem, na tym obszarze mają być zrealizowane. Jakie chcemy zrealizować inwestycje, w którym kierunku chcemy iść, w jakim zakresie mogą nam w tym pomóc również przedsiębiorcy prywatni i tak naprawdę jaki ogólny cel turystyczny w zakresie tego miejsca chcemy osiągnąć. Organizowane są również różnego rodzaju spotkania
chociażby spotkanie w ramach Społecznej Rady Spraw Rozwoju Turystycznego w Bielanie, gdzie uczestniczyli m.in. lokalni przedsiębiorcy, jak również zorganizowane przez Gminę Bielawa i Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Górzowich warsztaty poświęcone turystyce regionalnej, w którym również wzięli udział lokalni przedsiębiorcy. Proszę Państwa, w zakresie działań podjętych przez Gminę Bielawa i Stowarzyszenie Turystyczne Gmińcowich, dzięki działaniom Gminy Bielawa i Stowarzyszenia Turystycznego Gmińcowich w zakresie przedłużenia linii kolejowej w relacji Wrocław-Dzierżonów w 2016 roku podpisano tzw. deklarację sobiegórską. Właśnie z tego zakresu z kolejami dolnośląskimi i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Miasto Bielawa otrzymało również nagrodę w ogólnopolskim konkursie pod tytułem Gmina Ekoinnowacji. Tutaj zgłoszenie tego konkursu zgłosił referat właśnie promocji naszego miasta. Promowane są również lokalne produkty turystyczne pod hasłem Strefa MTB w Górach Sobich. Organizowane są imprezy promujące region typu Bike Marathon, Regałowisko. Proszę Państwa, w Bike Marathonie uczestniczyło w zeszłym sezonie 1300 kolarzy. To są osoby, których tutaj przyciąga oczywiście sama impreza, ale ci ludzie poznają oczywiście nasze region, poznają nasze góry, poznają nasze miasto i część z nich, jeżeli będą odpowiednie warunki, infrastruktura, z wielką chęcią na pewno do naszego miasta wrócą, zostawiając już dzięki również przy okazji pieniądze. Proszę Państwa, inne działania z tego zakresu to również promowanie walorów Bielawy podczas niemieckich targów turystycznych, promowanie walorów turystycznych podczas audycji radiowej w Telewizji Polskiej, uruchomienie nowej strony internetowej, gdzie wyodrębniono zakładki właśnie z zakresu ekologii, turystyki i inne, które mają na celu pokazanie walorów turystycznych naszego miasta. Również Bielawa jest w tym momencie widoczna zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, jak i w innych mediach społecznościowych. To jest oczywiście bardzo ważne z punktu widzenia budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta, co w branży turystycznej jest bardzo istotne. Tak naprawdę, jeżeli dane miejsce się bardzo dobrze kojarzy, również inwestorzy bardzo chętnie w takie miejsca inwestują. Tutaj oczywiście działają również emocje. Jakie są mocne strony turystyki w naszym mieście? Po pierwsze, walory turystyczne Górsowie, trasy MTB, o których już rozmawialiśmy, i sama strefa MTB. Zbiornik Sudety, który stanowi turystyczną wizytówkę naszego miasta i regionu. Możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych i form rekreacji. Proszę Państwa, narciarstwo biegowe. Oczywiście kolarstwo MTB. W zimie możliwość uprawiania narciarstwa biegowego, jak również paralotniarstwo, różnego rodzaju motocrossy, czy też inne dyscypliny, które są coraz bardziej popularne i które przyciągają właśnie w nasze regiony coraz większą rzeszę osób. Naszym mocną stroną jest również bliskość aglomeracji wrocławskiej i bliska perspektywa budowy drogi krajowej nr 8, drogi dwupasmowej do Łagiewnik, co spowoduje, że to połączenie będzie jeszcze szybsze, właśnie połączenie Wrocławia będzie jeszcze szybsze z naszym regionem. Naszym mocnym atutem jest również bliskość innych atrakcji turystycznych: Rize, Zamku Grodno, Srebrnej Góry, Zamku Książ, ale także innych miejsc i innych miejscowości, które znajdują się w Bielsku. Naszą mocną stroną jest uczestnictwo w ponadgminnych organizacjach, jak również budowanie produktu turystycznego w Bielsku i turystycznej marki miasta. Tak jak mówiłem, pozytywny wizerunek miasta jest bardzo ważny i tutaj miasto koncentruje swoje wysiłki właśnie w tym zakresie, w czym oczywiście bardzo istotną rolę pełni referat promocji. Co jest naszą samą stroną? Na pewno brak rozbudowanej infrastruktury noclegowo gastronomicznej, o czym mówiłem. Jest w tym momencie za mało miejsc noclegowych, za mała jest baza gastronomiczna. No mówiąc krótko, turyści nie mają w tym momencie gdzie wydawać swoich pieniędzy, nawet jeżeli przyjadą. To powoduje, że ta turystyka ma charakter w zasadzie w tym momencie w dużym stopniu jednodniowy. Brak wyznaczonego turystycznego obszaru miasta. To nie ma co ukrywać, że rejon osiedla Dolnej Bielawy dla przeciętnego zewnętrznego turysty atrakcyjny nie jest. Dlatego ważne są również działania w tym zakresie, aby taki obszar turystyczny oczywiście wyznaczyć.
W tej chwili brak infrastruktury turystycznej na terenie zbiornika Sudety, no co jest związane również z tym, że zbiornik przez wiele lat był obcą własnością i jest to na pewno potencjał dla, i wyzwanie dla władz do zmiany tego stanu rzeczy i rozwoju tej infrastruktury. Mówiąc o, mówię tutaj o polach namiotowych, mówię tutaj o wypożyczaniu sprzętu wodnego, mówię tutaj również o już zresztą realizowanej budowie basenu odkrytego, jak też innych działaniach, które przyciągną do Bielany turystów właśnie w tym obszarze. W tym momencie no, niewykorzystywanie potencjału Łysej Góry i Góry Parkowej, ale tutaj również pewne działania będą w najbliższym czasie zaproponowane i mam nadzieję, że ten stan rzeczy się tutaj w tym elemencie zmieni. W tym momencie również słaba rozpoznawalność w Polsce Bielany, jak też duże zaległości w zakresie infrastruktury turystycznej w odniesieniu do innych miejscowości turystycznych w kraju. No nie ma co ukrywać, że no nie ma w Bielawie wyciągów, nie ma w Bielawie różnego rodzaju kolejek, nie wiem, parków miniatur, wypożyczalni, sprzętu rowerowego. No w tym momencie jest oczywiście duży potencjał do tego, aby te działki rozwijać. One oczywiście przyciągną w krótszej i w dłuższej perspektywie do naszego miasta turystów. Co jest naszą szansą w zakresie turystyki? Rosnąca popularność bursowych, ukierunkowanie na pośrednio dyscypliny i formy rekreacji, które może nie mają charakteru w tym momencie jeszcze takiego bardzo masowego. Na pewno naszą szansą jest odzyskanie zbiornika Sudety i rozbudowa właśnie i promocja tego obszaru. Naszą szansą są inwestorzy zewnętrzni. Oczywiście naszą słabą stroną jest przykładowo brak miejsc noclegowych, ale no, inwestorzy zewnętrzni, jeżeli zobaczą potencjał właśnie, potencjał turystyczny tego miejsca, oni z powodu również braku konkurencji być może będą właśnie w Bielawie inwestować w turystykę. Naszą szansą są również środki unijne, które również na turystykę są przewidziane. Szansą jest również rosnące zainteresowanie turystyką pieszą i rowerową i ogólnie wzrost zainteresowania turystyką odpoczynkiem w formie rekreacji przez po prostu mieszkańców. Naszym ogromnym plusem są również wyjątkowe walory turystyczne miasta. Na pewno połączenie zbiornika wodnego Sudety i gór, samo położenie no, powoduje, że jest to miejsce wyjątkowe, które jest ogromną szansą właśnie dla naszego miasta. Co jest zagrożeniem w zakresie rozwoju turystycznego? No konieczność na pewno pozyskania znacznych źródeł finansowania zewnętrznego, kończące się środki unijne w najbliższej perspektywie, w następnej perspektywie unijnej te środki już nie będą tak wysokie. Zagrożeniem są również odpływ ludności z Bielawy i bezrobocie. No również warunki klimatyczne, no zmienia się również pogoda, zimy są coraz łagodniejsze, to powoduje, że chociażby utrzymywanie tras narciarstwa biegowego w okresie zimowym no jest coraz mniej opłacalne i w zasadzie ten sezon jest coraz krótszy. Jak również no, rosnąca dysproporcja w zakresie stanu infrastruktury turystycznej innych miejscowości turystycznych w naszym kraju. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kulturę fizyczną, tytułem wstępu powiem, że no, 1/3 Polaków uprawia sport bardzo systematycznie, 1/3 Polaków nie uprawia sportu w ogóle. Także ta dysproporcja jest dosyć widoczna, z tym, że ten współczynnik osób uprawiających sport jest coraz większy. Najpopularniejsze formy aktywności fizycznej to jest jazda na rowerze, ponad 50% aktywnych fizycznie osób, bieganie, pływanie, jak również forma rekreacji w klubach fitness, czyli siłownia i różnego rodzaju formy aktywności zorganizowanej właśnie w takich miejscach. To, co jest symptomatyczne, młodzi Polacy częściej i chętniej uprawiają sporty zespołowe, osoby w wieku lat 30 uprawiają dyscypliny wymagające nieco większych nakładów finansowych, czyli basen, siłownia, fitness, a także takie, które można uprawiać z całą rodziną, czyli między innymi jazda na rowerze, jak też turystyka piesza i górska. Osoby w wieku lat 60 wybierają ruch w formie rekreacyjnej, spacery, dyscypliny bezpieczne, w tym nordic walking, czy również gimnastyka. Proszę Państwa, gmina Bielawa rozwija działalność turystyczną
w bardzo szerokim zakresie. Jest również przede wszystkim w zakresie kultury fizycznej rozwijanej w ramach placówek oświatowych, w ramach stowarzyszeń klubów sportowych, jednostek pożytku publicznego, jak również w zakresie działań OSIR-u poprzez infrastrukturę sportową, czy zajęcia zorganizowane, czy też imprezy organizowane przez OSIR. Szkoły realizują wychowanie fizyczne. Zarówno dla każdego ucznia, to są 3 lub 4 godziny WF w tygodniu, są też specjalne programy przeznaczone dla oddziałów sportowych, między innymi piłka nożna to jest to, koszykówka lubi to, pływanie synchroniczne, balet w wodzie, takie chociażby programy są realizowane w Bielawie. Niektóre oddziały sportowe w poszczególnych jednostkach oświatowych mają po 10 godzin tak naprawdę z WF-u w tygodniu. To, co jest ważne dla rozwoju, dla wychowania fizycznego w naszym mieście, program wodny. No jest to coś, z czego możemy być dumni. W Bielawie każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjalnej uczestniczy w powszechnej nauce pływania i po prostu, dzięki temu na pewno takie osoby wchodzą w życie dorosłe, będąc znacznie zdrowszymi. Chciałbym podkreślić, że przeciętny uczeń chociażby gminy Stoszowice czy gminy wiejskiej Dzierżonów, tak naprawdę w zestawieniu z przeciętnym uczniem naszych szkół jest na o wiele gorszej pozycji. Zresztą wszelkie zawody, które są rozgrywane, w tej chwili nie chcą rozgrywać właśnie z udziałem naszych uczniów, ponieważ zajmują odległe miejsca w różnego rodzaju imprezach tego rodzaju. Nauka pływania również dla dzieci w wieku przedszkolu. Inną formą rozwijania kultury fizycznej w naszym mieście są stowarzyszenia, kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe. No, proszę Państwa, nie jest sposób wymienić tak naprawdę wszystkie kluby, które są u nas zorganizowane, które są prowadzone. Istnieją i kluby piłkarskie, w tym przede wszystkim klub piłkarski Bielawianka, uczniowski klub piłkarski Bielawianka, w tym sekcja kobieca, 4 kluby pływackie, w tym 1 klub pływania synchronicznego, kluby siatkarskie, w tym przede wszystkim klub sportowy Bielawianka Wester Bielawa, kluby koszykarskie, zapaśnicze, w tym między innymi klub Iron Bulls, czy też zapaśniczy klub sportowy Bielawianka. Nowy klub MMA i Jiu-Jitsu Bebson Gold Team, klub rowerowy Dream Bike Bielawa. W tej chwili 2 kluby futbolu amerykańskiego, Bielawa Owls i nowy klub Bielawa Snakes, którzy chyba dzisiaj się będą również przed Państwem prezentować. Klub warcałowy prowadzony przez pana Stanisława Urbanka, klub żeglarski Wielkasowa, klub lekkoatletyczny Muflon, czy też klub Breakdance, też nowa działalność, od niedawna zarejestrowany klub, ale bardzo dynamicznie się rozwijający, czyli Bielawa Breakers. Są też, proszę Państwa, w naszym mieście stowarzyszenia, czy też grupy ludzi, którzy działają w sposób nieformalny, którzy również przyczyniają się do rozwijania sportu i kultury fizycznej w naszym mieście. Bardzo ważną pozycję zajmuje chociażby klub Lincoln Electric Biking Bielawa, który rozwija właśnie działalność wśród osób, w sposób nieformalny działalność wśród osób, które uprawiają kolarstwo, czy też biegi. Jest też chociażby klub rozwijający działalność motoryzacyjną, czyli Bielawska Grupa Motorsport. Są też inne podmioty, które w tym momencie się rozwijają. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale chociażby w Bielawie funkcjonuje klub, który niedługo będzie sformalizowany. Klub baseballu, czyli Bielawa Vikings. W tym roku będzie prawdopodobnie zarejestrowany formalnie również jako stowarzyszenie. Proszę Państwa, kluby mają oczywiście ogromne osiągnięcia na skalę Polski, na skalę świata. I to zarówno same kluby, jak też osoby indywidualne, które uprawiają sport właśnie niezwiązany ze zrzeszeniem w konkretnym bielawskim klubie. Przypomnę, że chociażby Lux Aquarius pływanie synchroniczne, jest to najlepszy klub z tego zakresu w Polsce. Siatkarze zdobyli mistrzostwo drugiej ligi, w tej chwili walczą w turniejach kwalifikacyjnych w pierwszą ligę. Bielawa Owls zdobyło wicemistrzostwo Polski Mistrzostwo Polski do lat 17 w futbolu amerykańskim.
piłkarki UKS Biała Blanka zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 16. Mariusz Tomczyk jako jedyna osoba z regionu będzie uczestnikiem paraolimpiady w Rio de Janeiro w podnoszeniu ciężarów. Aleksandra Podgórska niedawno zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w MTB. Paweł Babicki zdobył podwójne mistrzostwo Polski w 2015 roku juniorów w supergigancie i superkombinacji. Proszę Państwa, ja oczywiście wyodrębniłem pewne osoby, pewne kluby i pewne osiągnięcia, ale tak naprawdę mógłbym przeprowadzić odrębną prezentację na temat osiągnięć piłkarskich klubów, bo one są rzeczywiście imponujące. Chciałbym podkreślić, że w skali kraju i w porównaniu do średniej krajowej w Bielawie uczestniczy wyjątkowo wiele podmiotów i osób właśnie w tego rodzaju działalności. Jest to naprawdę, jest to nasz ogromny atut, jeśli chodzi właśnie o uprawianie sportu i kultury fizycznej w naszym mieście. Kolejnym elementem w zakresie kultury fizycznej jest również baza sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji udostępniana mieszkańcom, jak też właśnie poszczególne stowarzyszenia sportowe. Takim najważniejszym naszym obiektem jest oczywiście pływalnia miejska Aquarius, obiekt, z którego Bielawa jest znana, rozpoznawalna i z których usług bardzo często chętnie korzystają i osoby z zewnątrz, i mieszkańcy miasta. Proszę Państwa, liczba klientów Aquariusa systematycznie rośnie. W zeszłym roku było to niemal 232 tysiące osób w porównaniu do 2010 roku, gdzie tych osób było przykładowo 185 tysięcy. Ja proszę Państwa, powiem przykładowo obiekty podobnego rodzaju w Płocku czy w Strzelinie. Tam liczba klientów wynosi około 100 tysięcy osób, także nawet łącząc te dwa obiekty, zarówno w Strzelinie czy w Płocku, no my tych klientów mamy więcej i to pokazuje, że ten potencjał rzeczywiście pływalni miejskiej w Bielawie jest wykorzystywane, choć oczywiście no, są jeszcze możliwości, aby tych klientów było znacznie więcej. Inne nasze obiekty to jest siłownia i fitness, które również cieszą się ogromnym powodzeniem. No, mamy w tej chwili ogromny problem, ponieważ no, nasze możliwości lokalowe, sprzętowe nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom tak naprawdę mieszkańców Bielawy i klubów sportowych. I tutaj na pewno jest to dla nas wyzwanie, aby działalność tutaj z tego zakresu rozszerzyć i zaoferować coś, co będzie te rzeczywiste potrzeby mieszkańców spełniało i realizowało. No, studnia odnowy Aquariusa również jest wykorzystywane w tym momencie w 100%. No, na niektóre zabiegi bardzo ciężko jest się zapisać, no, z powodu po prostu już braku czasu i nieodpowiednich w tym momencie warunków lokalowych. No powiem również, że od kwietnia tego roku nową usługą będą usługi dietetyczne właśnie również świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. W ostatnim roku na pływalni miejskiej Aquarius w siłowni zrealizowano różnego rodzaju inwestycje i na pewno bardzo ważnym elementem również rozwoju i przyciągnięcia klientów jest realizowanie inwestycji, które zapewnią i dodatkowe środki finansowe, jak również no, poszerzenie naszej oferty. Stworzono jest obsługową szatnię wieży wierzchniej, wymieniono szatnię przybieralnie, zakupiono nowe sauny, zainstalowano również nowoczesny monitoring, co zwiększyło bezpieczeństwo i również już kilka przypadków chociażby kradzieży udało się zidentyfikować i sprawców znaleźć. Wymieniono znaczną część oświetlenia na energooszczędne, co również ma już odzwierciedlenie konkretnych zmniejszeniu kosztów finansowych naszej działalności. Zakupiono również nowy sprzęt do siłowni w studiu odnowy. Pozostałym elementem naszej bazy sportowej jest chociażby stadion miejski i obiekty przy ulicy Sportowej i Bankowej, pełnowymiarowa płyta trawiasta, główna, boczna, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem z certyfikatem FIFA. Hala sportowa z pełnym wyposażeniem sanitarnym. Niedawno zakończył się remont tej hali, wymieniono oświetlenie. Również pomalowano tą salę wewnątrz, przeprowadzono termomodernizację. Także hala jest w tym momencie już gotowa do udostępniania naszym sportowcom, bo przede wszystkim sportowcy i stowarzyszenia sportowe korzystają właśnie z tego obiektu. Oczywiście bardzo ważnym elementem bazy sportowej w OSIRze jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. O tutaj mieści się m.in. siłownia plenerowa, plac zabaw, fontanna, jak również bal sudecki, sudecka plaża, klub żeglarski. W tej chwili budowany jest basen odkryty,
który ma być uruchomiony w tym sezonie, jak również wypożyczanie sprzętu wodnego. Na pewno celem działalności miasta będzie inwestowanie w ten obiekt i również zespół do spraw zagospodarowania zbiornika Sudety po to został powołany, aby taką, aby właśnie pokazać kierunki rozwoju tego miejsca. Od niedawna bardzo ważnym miejscem w zakresie turystyki i również sportu w naszym mieście jest Park Miejski. Bardzo prężnie funkcjonuje tutaj przystań kajakowa, cieszy się naprawdę ogromnym powodzeniem. Tak jak mówiłem, kilka tysięcy osób korzystało z usług tej przystani w poprzednim sezonie. Również park winowy cieszy się ogromnym powodzeniem. No w tej chwili naszym problemem jest tak naprawdę przepływ osób, ponieważ no nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich turystów, wszystkich osób, które odwiedzają ten park, aby każdy mógł bez kolejki skorzystać po prostu z tych atrakcji, które są tutaj zaoferowane. Skatepark, hala sportowa przy ulicy Walińskiego, góra parkowa, korty tenisowe przy ulicy 1 Maja i przy ulicy Wysokiej. No tutaj chciałbym powiedzieć, że no planujemy inwestycje w zakresie przywrócenia pierwotnych funkcji właśnie tych obiektów. Jest to oczywiście wyzwanie, które stoi przed miastem i przed ośrodkiem sportu i rekreacji w Bielawie. Zdajemy sobie z tego sprawę i w tym kierunku również chcemy iść, aby ten potencjał został zrealizowany. Oczywiście na terenie miasta znajdują się również inne obiekty sportowe wchodzące w skład poszczególnych placówek, chociażby oświatowych, jak również obiekty udostępnione mieszkańcom w ramach codziennej rekreacji. Boiska wielofunkcyjne, orliki, boiska ze sztuczną nawierzchnią przy gimnazjum nr 1 oraz mini stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią. Inne obiekty to Łysa Góra, sala przy ulicy Piastowskiej 2, w tej chwili zarządzana przez Bepson Golf Team, która została już przed nim wyremontowana i rzeczywiście w tej chwili no jest miejscem, gdzie działalność tego klubu w tym miejscu jest naprawdę prężnie rozwijana. Siłownie plenerowe przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy Wysokiej, przy ulicy Żeromskiego, czy też niedawno zrealizowana inwestycja, czyli plac do street workoutu przy ulicy Przyrodników Pracy. Proszę Państwa, OSIR realizuje również różnego rodzaju zajęcia zorganizowane. Jest to na pewno potencjał do rozwoju, chcemy w tym kierunku iść, one cieszą się coraz większą popularnością. Funkcjonowały do tej pory chociażby nauka pływania dla dorosłych i dla dzieci, aquabombas, fitness, yoga, taniec. Zajęcia tematyczne dla osób starszych, gdzie mogą dzięki zniżkom skorzystać właśnie z usług pływalni miejskiej Aquarius, zimowe i letnie kulturalne. Nowe formy działalności. Bezpłatne zajęcia Nordic Walking, Aqua Fitness, zajęcia przygotowawcze do sezonu narciarskiego, do biegu gladiatora, czy też szkółka rowerowa dla dzieci. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie przy współpracy z klubem Atom Dzierżonów pozyskał ponad 20 tysięcy złotych właśnie na taką szkółkę rowerową, która zostaje otworzona w kwietniu tego roku przy szkole podstawowej nr 7 i dzieci będą wyposażone w kompleksowy sprzęt właśnie rowerowy i będą prowadzone systematyczne zajęcia przy tej szkole. Bielawska Akademia Biegania uruchomiona w tym miesiącu. Proszę Państwa, w tym momencie uczestniczy w zajęciach tej Akademii ponad 40 osób i na każdym zajęcia powinno być, są dopiero piąte zajęcia, uczestniczy tych osób coraz więcej. Jak pokazuje, no jest taka potrzeba, ludzie w Bielawie chcą uprawiać sport, chcą się organizować, tylko trzeba im czasami po prostu pomóc, pokazać różne formy i możliwości, również formy zajęć zorganizowanych, ponieważ jest to, ponieważ wtedy jeszcze chętniej uczestniczą w różnych formach aktywności. Inne nasze sezonowe atrakcje to wspomniana już przystań kajakowa, park winowy czy też sudecka plaża. Inne planowane formy i rozwój w zakresie działalności rekreacyjnej i form zajęć zorganizowanych to wypożyczalnia sprzętu wodnego przy sudeckiej plaży, dni tematyczne, napływanie Aquarius, ma być specjalny dzień dla rodzin przeznaczony, dla seniorów ma być, no również czwartek mają być jeszcze dodatkowe promocje prowadzone, jak również inne zniżki dla poszczególnych grup.
treningi personalne i obwodowe, wycieczki piesze i rowerowe. Również rozwijamy taką działalność. No muszę powiedzieć, że nasze wycieczki autokarowe cieszą się ogromną popularnością. Tak naprawdę wycieczki do Zamku Grodno, Jaskini Niedźwiedzie, czy w tej chwili do Krakowa, one sprzedawane są tak naprawdę w ciągu jednego dnia i listy rezerwowe sięgają kilkudziesięciu osób. Formą rozwijania kultury fizycznej w naszym mieście są również różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym imprezy lokalne i tematyczne, skierowane do rodzin, osób starszych, uczniów szkół, czy też realizowane przez OSIL wspomniane już wycieczki turystyczne. Imprezy ogólnopolskie, Bike Marathon, 1300 uczestników w zeszłym roku, Lines of Bielana, największa tego typu impreza skateboardowa w Polsce. Sobogórski Maraton Rowerowy, który z roku na rok również cieszy się coraz większą popularnością i w organizację tych zawodów zaangażowani są lokalni kolarze. Zawody Master Spływania, Gala Webson Arena, która w zeszłym roku głosami stowarzyszeń bielackich została uznana za najlepsze wydarzenie sportowe w naszym mieście. Puchar Lata w pływaniu, zawody No G Fight, Międzynarodowe Mistrzostwa w Zapasach organizowane również przy współudziale klubu Iron Bulls w Bielawie. Pierwszy rajd Bielawa, który odbył się w zeszłym roku, czy też bieg masowy ulicami w Bielawie. Oczywiście te imprezy promują Bielawę, ale również umożliwiają i bielawianom, i również osobom z zewnątrz uczestnictwo w zawodach sportowych i rozwijania różnego rodzaju form sportu i rekreacji. Oczywiście imprezy zmieniają się. W następnych sezonach i również w tym sezonie planujemy kilka imprez, na które część osób czeka z niecierpliwością. Taką sztandarową imprezą jest bieg gladiatora, gdzie w ciągu 2 tygodni na 4 miesiące przed imprezą zapisało się ponad 600 osób. No i zmuszeni byliśmy zamknąć zapisy, ponieważ limit miejsc wynosił 500. W tej chwili zmniejszyli jeszcze limit miejsc do 900 osób, ale tak naprawdę no, gdybyśmy tych udostępnili nawet 2000 miejsc, to myślę, że i tylu uczestników zgłosiłoby się do tych zawodów. Super bieg. Półmaraton górski, bieg na 10 km. Również on również będzie możliwością do pokazania walorów turystycznych naszego miasta. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się międzynarodowy zlot motocyklowy. Również przy współudziale z klubem Iron Bulls odbędą się pierwsze amatorskie mistrzostwa MMA w Bielawie. Planowana jest duża impreza turystyczna w wakacje skierowana do rodzin. Planujemy reaktywację Texticrossu w przyszłym roku przy współudziale z miastem Dzierżonów i z miastem Pieszyce. No w tej chwili ustalamy już również organizacyjne kwestie w zakresie organizacji dużego półmaratonu miejskiego przebiegającego przez te 3 miejscowości. No, planowane są również inne zawody, zawody kajakowe na zbiorniku, zawody breakdance, w tym roku prawdopodobnie również zawody rowerowe dla dzieci. W przyszłym roku planujemy również uczestniczyć w biegu Wilczym Tropem dla upamiętnienia żołnierzy wyklętych, którzy zginęli w Polsce. Proszę Państwa, w takiej zwartej formie starałem się przedstawić Państwu oczywiście kulturę fizyczną i turystykę w naszym mieście. No, zdaję sobie sprawę z tego, że mógłbym na ten temat mówić nawet 2 dni, a temat nie byłby wyczerpany, bo jest to na pewno temat bardzo, bardzo rozległy, ale mam nadzieję, że w tej krótkiej prezentacji no, przybliżyłem Państwu najważniejsze elementy i obszary właśnie związane z tymi dziedzinami. Moim zdaniem kultura fizyczna ma ogromny potencjał do rozwoju w naszym mieście, ale jeśli chodzi o rozwój kultury fizycznej, no naprawdę nie mamy się czym wstydzić. Ogromny potencjał mamy w zakresie turystyki i na pewno czeka nas tutaj duża praca, aby ten potencjał był właściwie wykorzystany i to bez względu na to, kto z jakiego środowiska pochodzi, kto z której opcji politycznej jest i kto jakie stowarzyszenie reprezentuje i taką mam nadzieję, że właśnie tutaj wszyscy będą w tym zakresie zgodni i będziemy po prostu rozwijać tę działalność. Także ja na swoją stronę Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Panu Dyrektorowi za wszelkie.